Potański, człowiek o moralności Alfonsa, ziejący sadystycznym jadem nienawiści na partię i rząd. Toczy walkę. Już ma lodówkę, wózek, pralkę i telewizor i kanapę, żoneczkę, tłustą badylarkę, a z nią rozkosznych dziatek park. Szmaciak komba, tam, czas odnowy otrzymał. Powiatowy sekretariat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, halo, stołek powiatowy, łączyć. Maczuga jest lecy szefem. Łączyć. Rurka, że ma na karku głowę, jest dyrektorem kombinatu. Łączyć. A Butz ma związki zawodowe. Łączyć. Wcin ma... kombinat. Daj. Fakturko mnie daj. Maliniak, do dyrektora. Nie ma Maliniaka. Śrubki dawaj. Nie dowieźli. Zwrotu, kurwa, dawaj. Kurwa, nie dowieźli. Nie bez racji, szmaciak za teren kombinacji uznał kombinat z kumpli trójką
stał się naczelną jego dujką. Kawy czy herbaty, towarzyszu dyrektorze? Nie po to znieśli im kult jednostki, by bogaciły się jednostki. Jasne. Toż równość się zasadza na tym, że doi wszelka władza. O! Każdy tak doi, jak potrafi, zależnie od formatu główki. Stop. Maczuga, że zbyt bystry nie jest, doi nachalnie przez łapówki. Buc, że jest na forsę łasy, sprzedając prywaciarzom w czasy. A rurka! 424 razy 528,3. Nędzne ich dojenie budzi wprost moje obrzydzenie. 524 razy 423. Komuna pełna jest poezji, ale poezji to nikt nie zje. Trzeba w centralną sieć dojenia. Takie przynajmniej mam marzenia. Gdzieś w plątaninie rur i rurek swój własny zamontować kurek. Kombinat. Był na pcimia miarę. A pcim? Władze, weź postaw pifo. Pierdalaj. Miasteczko zapyziałe, od większa wiocha, tylko rynek od wsi go różnił odrobinę. Taki był pcim dawnymi laty! No partia zmieni te powiaty! Niechaj w zapadłej każdej dziurze zakłady wnet powstaną duże! Najlepiej huty lub kopalnie. Kopalnie. To brzmi idealnie. Gdzie zaś warunków brak powiaty, niechaj budują kombinaty. Storia, storia. Towarzysz pierwszy sekretarz, niech żyje. Tak rozpoczęła się budowa. Lewko, trzymaj. Truczku mnie daj. Faktorku mnie daj. Zaś osobiście nią kierował pcimski sekretarz Piotr Werdenga. 2 tony żwirków, 7 ton cegłów, 15 ton desków. Dawaj! Werdenga? W cimiu jest potęga. Działał szeroko i z rozmachem. W ciemiu postawił on na blachę 5 ton żwirków, 10 ton cegłów, 70 ton desków. Dawaj! I nie istniała w ciemiu siła, co by go z drogi zawróciła. Budowa trwała 4 lata! Zmieniło się oblicze świata! Rodziły nowe się pomysły. Blachy, kurwa, z mody wyszły! Kiedy się rurka zjawił w pcimiu, zlustrował ów kombinat szumny. Pomyślał sobie: gwoźdź do trumny, żegnaj kariero, toż w tym grobie kariery nigdy ja nie zrobię. Chciał uciec, się usunąć w cień już, lecz oto znaczy geniusz
przelotna myśl o trumnie, grobie nagle w bezsennej jego głowie w cudowny sposób się kojarzy z migotem świec, blaskiem ołtarzy. Już ma koncepcję uzdrowienia. Wszystkie blachy pozamieniam na medaliki i krzyżyki, małe ryngrafy, ołtarzyki, a każda blacha poświęcona to kolosalna wręcz mamona. Zakład natychmiast zwiększył plany. Druczku mnie daj, fakturku mnie daj. Maliniak do rektora. Śrubki przywieźli. Dawaj. Trudno, kurwa, przywieźli. Dawaj. Już prol się po nim nie Wałęsa, lecz tyra wciąż na cztery zmiany. Pcimia za willą się buduje willa. A? Ty masz jugosłowiańskie baterie? Waldek, załatw talon na nowy samochód. Najlepszego. Józef. Myśmy nie byli w Bułgarii. Edward, ty masz jugosłowiańskie baterie. Waldek, załatw talon na nowy samochód. Najlepszego. Genek. Załatw szybciej paszport. Józef, ja nigdy nie byłem w Bułgarii. Masz jugosłowiańskie baterie? Waldek, załatw talon na nowy samochód. Najlepszego. Człowiek o moralności Alfonsa, ziejący sadystycznym jadem nienawiści na partię i rząd.